najdziksza granica w Unii. Główny szlak przerzutowy dla ludzi, narkotyków, broni i cholera wie czego tam jeszcze. Słyszałeś o wysadzeniu górskiej strażnicy w Bieszczadach wraz z całą załogą? Straciliśmy świetnych ludzi. Masz już jakiś trop? Pan nim jest, panie Rybrow. Jest pan jedynym, który przeżył. Zaczniesz coś węszyć, prowadzić jakieś prywatne dochodzenie, wylepujesz od razu. Jasne? Ci skurwiele są na wolności. Dlaczego Rebrow miałby wysadzać w powietrze swoich kolegów, swoją dziewczynę? Motyw jest zawsze ten sam. Chciwość i pieniądze. Ewidentnie wrabiają mnie. To Ewy. Miała je na sobie w dniu wybuchu. Myślę, że ona żyje. Jak ta sprawa wypłynie, to wszystkich nas wypłucze. Nie mamy czasu.